Kłaniam się uniżenie szanownym producentom z Ameryki. Stefan Jaracz. Polski aktor teatralny i filmowy. Pisarz, publicysta, założyciel i dyrektor Teatru Ateneum w Warszawie. Studiowałem prawo, potem przyrodę na Uniwersytecie Krakowskim. Przyznam się Państwu szczerze, że mam ogromną słabość do dziennikarzy, ale nie toleruję głupich pytań. Zwykle wstaję w południe. Dlatego, że praca w teatrze wymaga niestety spędzania czasu po nocach. I pewnego razu zapytał mnie dziennikarz. Dlaczego, mistrzu, pan tak późno wstaje? No, odpowiadam dlatego, że pewnie śpię zbyt wolno. Jestem słusznie, bądź niesłusznie, uważany za jednego z największych aktorów polskich i współtwórcę nowoczesnej sztuki aktorskiej. Moim imieniem nazwano 4 teatry. W Łodzi, Warszawie, Otwocku i Olsztynie. Zresztą, co ja będę Państwu opowiadał? Zobaczcie sami. Nie, to oczywiście nie ja. Rozumiemy. Nie, proszę dalej. Kruta! Widziałeś na wczorajszej rewii czwartaku? Cudo, cudo! A wódki dostali? Tak jest, wasza wysokość. A batalion Łukasińskiego, co? Czort nie mają ten Łukasiński. Z takim to choćby na Petersburg iść. Ośmielam się zwrócić uwagę, to, że major Łukasiński w kawiarni honoratki spiskuje z patriotami. Co? Ty śmiesz uwielbionemu najlepszemu obcorowi? Wstrętny szpieg. Księżna Łowicka. Pierwszy polski film kostiumowy na wielką skalę. Jeden z pierwszych polskich stuprocentowców, jeśli chodzi o dźwięk. Film został zrealizowany z okazji setnej rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. Film przed wojną był źle oceniany przez krytyków, zafałszowani historii. Doceniono jednak wierne odtworzenie realiów epoki, a zwłaszcza efektywne ukazanie wybuchu Powstania Listopadowego. Sceny z udziałem wojska zrealizowano przy wsparciu Szkoły Podchorążych Piechoty Ostrowi Mazowieckiej. Uczniowie szkoły wystąpili w mundurach historycznych z 1831 roku. Sam specjalizowałem się w tworzeniu postaci z ludu. Najprostszymi środkami opartymi na naturalistycznej metodzie mistrza Kazimierza Kamińskiego ukazywałem złożoną psychikę człowieka. Mówiono o mnie obdarzony ciężką, kanciastą sylwetką, jakby niewyciosaną z twardej bryły, i głosem chrapliwym, ale niezmiernie sugestywnym. Co się dzieje? O mój Boże. Rozpoczęła się II wojna światowa. W czasie okupacji niemieckiej związałem się z polityczno-wojskową katolicką organizacją Podziemną Unia. Występowałem jako recytator w wieczorach poetyckich organizowanych w okupacyjnych kawiarniach i mieszkaniach prywatnych. Po wykonaniu w marcu 1941 wyroku Sądu Polski Podziemnej na Igosymie zostałem aresztowany i osadzony w Pawiaku. Potem wywieziono mnie do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Zapytałem więc więźniów, czy więźniowie macie tutaj teatr? Co? Teatr? Ja mówię, tak, teatr. Słowo polskie. Ludziom trzeba to dać, bo słowo podnosi głowy. Tam i też by chcieli, bym mówił wiersze. O rzeczach, za które warto walczyć. I rzeczach, za które warto umierać. Po silnym ciosie wymierzonym przez Niemca straciłem słuch w lewym uchu.
Mówiono mi, że stałem się nie tylko pocieszeniem, ale też inspiracją. Kiedy stawiałem w swoim pasiaku na środku stali, mając u stóp gromadkę oświęcimskich ludzi, zdawałem się być ich ojcem. Moją receptą na okrucieństwo i irracjonalność Auschwitz był teatr. Co z tego, że brakuje rekwizytów, oprawy muzycznej, a za scenę służy brudna ziemia w więziennym bloku? Dzięki monologom z pana Tadeusza i innych polskich klasyków na chwilę zapominamy o strachu. Nie ma braw. Są spływające po policzkach łzy. Chociaż tam wszystko było realne, umysł po krótkim czasie przestawał to pojmować w sposób realny, a ciało przestawało reagować normalnie. Winę za to ponoszą nie tylko Niemcy, ale każdy człowiek współczesny, który zapomniał o chrześcijańskich ideałach. Ponosi ją sztuka, zatracająca się w zagadnieniach formalnych, ustrój społeczny oparty na niesprawiedliwości i gospodarka światowa, która tak naprawdę już dawno zapomniała o szarym jednym człowieku. Tak oto doszedłem do winy osobistej. Zmarłem po wyjściu z obozu na gruźlicę gardła. 11 sierpnia 1945 roku. W Otwocku. Winę za wojnę i ludobójstwo ponoszą nie tylko Niemcy, ale też każdy człowiek współczesny, który zapomniał o chrześcijańskich ideałach. Ponosi ją sztuka, zatracająca się w zagadnieniach formalnych, ustrój społeczny, oparty na niesprawiedliwości i gospodarka światowa. Gospodarka światowa, która już dawno zapomniała o szarym człowieku. Zostałem zwolniony po licznych interwencjach 15 maja 1941 roku. Potem przyjechałem do Lublina. Chciałem wziąć udział w organizacji powojennego życia teatralnego. Ale wróciłem jednak później do Otwocka. Napisałem wówczas swój sławny list, nazwany później Testamentem Jaracza, który zaprezentowano podczas pierwszego powojennego zjazdu Związku Artystów Scen Polskich. W tym testamencie pisałem o powołaniu teatru, o kapłaństwie sztuki i o bardzo istotnych w tym zawodzie etyce i społecznym posłannictwie, który był artystycznym wyznaniem wiary i określeniem powinności zawodowych aktora. Zmarłem na gruźlicy gardła 11 sierpnia 1945 roku, która ujawniła się po moim pobycie w obozie. Trumnę umieszczono na lawecie armatniej. Żałobny kondukt przeszedł ulicami Warszawy, także ulicą Czerwonego Krzyża, obok wypalonych ruin Teatru Ateneum. Mojego teatru. Zostałem pochowany w Alei Zasłużonych, na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.